Zaczynamy od hierarchii demonicznej teraz. List do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Słowo ciekawe tutaj, na chwilkę na nim się zatrzymam. Bój toczymy. To słowo bój, oczywiście znowu słowo, nie wiem skąd oni wyjęli ten bój. Tutaj, dlaczego tak przetłumaczyli? Bo to nie bój, tylko zapas. To jest coś takiego, jak to jest sportowy zwrot. To jest zwrot związany ze sportem. Ściśle powiedziawszy, z zapasami. Ale, bo Paweł taki używa zwrotów fajnych. I te zapasy, tylko to jest też zwrot mówiący, że jak się dźwignię, zakłada w zapasach, nie? Lecz jakby trzymamy przeciwnika w taki sposób. Czyli to jest w ogóle coś, że jego zakładamy mu dźwignię i tak go trzymamy. Go. To nie jest bój, bo to jest bardzo ważne. Dlatego chrześcijanie mówią, ja walczę z diabłem, ja nie walczę. Twoje problemy, mówię, wynikają z tego powodu, że ty z nim walczysz. Ja nie walczę. Jak ktoś walczy z diabłem, to jest skazany na porażkę. Bo z nim się nie walczy. Jego się dominuje. Dominacja a walka to jest wielka różnica. Pokazać wam, jaka jest różnica między dominacją a walką. Jest policjant, chudy, drobny i kieruje ruchem. I ma lizak. I jedzie tir. I teraz jak on będzie walczył z tirem, rozumiecie? To tir go przejedzie. Rozumiesz? Przewlecze go jak dzik szyszkę. Ale on nie walczy z tirem. Wiesz, on nie robi takich numerów. Nie rozbiera się do slipek, my come on, dawaj, nie? Nie, on się ubiera w co? W mundur, tak? Czapka. I staje z lizakiem i stosuje władzę. I koniec. I się musi tir zatrzymać, no. Rozumiesz? Się nie przejeżdża policjanta. Ale wiesz, wariata w slipkach, przez ciebie na środku drogi, no to się przejeżdża, bo to nie wiadomo, kto to jest w ogóle. Czy to jest bandyta, czy kto to tam się... Wariat jakiś, no. Czy z diabłem się nie walczy. Ten bój toczymy, to jest w ogóle, zakładamy mu dźwignię i go trzymamy. O. Trzymamy za łeb, on nie może drgnąć. W ogóle, nie? Nie z krwią i z ciałem, czyli widzimy, że mamy duchy. Demony to duchy. Tak? I... Lecz z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, władcami świata ciemności, złymi duchami w okręgach niebieskich. Od najniższych do najwyższych tu jest. Ci pierwsi to najniżsi. Nadziemskie władze. Oryginał mówi początkowi. O, to widzicie, co to są za tłumaczenia? A początkowi są. Dokładnie tutaj Paweł mówi, ci, którzy są na początku. Początkowi. To najniżsi. To najbardziej prymitywna grupa demoniczna. Początkowi. Oni są odpowiedzialni za nałogi. To są duchy alkoholizmu. Narkomani, to są duchy seksualne, w ogóle duchy, które mają najbardziej prymitywne potrzeby i takie też rzeczy wzbudzają u ludzi. Szukają one ludzi podatnych, tak, na ich pragnienia. Bo musicie coś też bardzo ważnego wiedzieć, że żaden demon nie może wejść do życia człowieka bez zgody człowieka. Żeby demon mógł działać w życiu człowieka, człowiek musi chcieć. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek... Wiecie, co to znaczy, że się chce, żeby demon działał? To znaczy, że się nie krzyżuje cielesności. Na przykład niektórzy chrześcijanie myślą, że można wyrzucić uczynki ciała. No nie można wyrzucić uczynków ciała. Uczynki ciała się umartwia, krzyżuje. Tak. Jeżeli zaś nie krzyżujemy, nie umartwiamy, czyli nie bierzemy autorytetu nad naszą cielesnością,
aby duchowość uwalniać, no to tam przychodzą demony, bo one mają pożywkę. Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Demony przychodzą, bo czują twoją cielesność. Rozumiesz? Demony seksualne nie przychodzą do ludzi, tak? Którzy nie chcą grzeszyć seksualnie. To nie ma, że raptem ktoś jest porządny na pułapie seksualnym, całe życie, wszystko elegancko i raptem w niego wjechał demon jak Microsoft na rynek, człowieku. I raptem on się stał pro ciebie, człowieku, seksualnym jakimś tam w ogóle maniakiem. To jest bzdura. To nie ma takich rzeczy. Jakby tak było, to było bardzo niebezpiecznie tutaj na ziemi, wiecie? To absolutnie. Wolna wola. Chcesz, kręci cię to, rozumiesz? Troszkę pornografii. Niektórzy mówią, jak się wejdzie na film pornograficzny, zaraz demon wejdzie. Mówię, nie wejdzie zaraz tam, proszę cię. Ale jak się zaprzyjaźnisz z pornografią, to wejdzie. Wcześniej czy później. I potem będziesz zdziwiony, że patrząc na komputer, od razu widzisz pornografię. Czy komputer kojarzy z jedną rzeczą potem tylko. Wiesz, co się stało? Ja mówię, przed demon? Co byś chciał? Tak? Żarłeś, 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 tyle się nażarłeś, zaczęło się psuć, przyleciał sęp. Jest padlina, jest sęp. Co mam zrobić? Ja mówię, sępa trzeba wyrzucić, tak? I co dalej? Pozbyć się padliny, żeby sęp nie mógł wrócić. Rozumiesz? To w ogóle będziemy o tym mówić, ale jutro. A więc widzimy początkowych, najbardziej prymitywna grupa demonów. Następnie zwierzchności. Oryginał mówi władcy, mogący. Dokładnie mogący. Jest to grupa wyższa. Nadal. Jednak są to demony, a nie zbuntowani aniołowie. Nadal mamy to do czynienia. W związku z tym wyciągamy kolejny wniosek, że w pokoleniu przedadamowym funkcjonowały przynajmniej trzy formuły hierarchiczne. Demony są zależne od siebie. Czyli początkowi podlegają władcom. Kim są władcy? Kim są mogący? To demony wyższego rzędu. Na przykład duch Jezabel. Taka znana postać w kościele. Demon Jezabel. Demon Jezabel to nie jest początkowy. To jest władca już. Ja w swoim życiu miałem 3 razy do czynienia z Jezabel. Dla niektórych ludzi to Jezabel to jest taka nieposłuszna kobieta. I wszystkie kobiety, które nie chcą się słuchać mężczyzn, są uznane przez różne grupy za Jezabel. Ona się nie słucha. Ja mówię, może ty się posłuchaj jej. A to ludziom już do głowy nie przyjdzie. A może to ona jest ta mądrzejsza? Może to tak jest troszeczkę. Rozumiecie? To nie każda kobitka, która jest nieposłuszna mężczyźnie, to jest Jezabel. Ja spotkałem 3 Jezabel w życiu. 3. Prawdziwe Jezabel, jednego faceta. Akurat większość jest kobiet, no bo ten demon Jezabel bardziej jest w stanie rozwinąć się w płci żeńskiej. Dlatego, że on mocno manifestuje się w sferze seksualnej też. Kiedyś byłem w jednym kościele, zaproszony zostałem przez kościół baptystyczny. Pastor został ochrzczony w Duchu Świętym i postanowił tam przeprowadzić rewolucję. Zaprosił mnie, siedzimy i on mówi: chcę tu wszystko zmienić. Ja mówię, od czego zacząłeś? On mówi, powoli wynoszę stare rzeczy i je palę. Ja mówię, bardzo dobrze, słowo honoru. Wyniósł im organy. W ogóle to kościół 120 lat tam miał. W ogóle doprowadził do tego, że im organy, mówi, spaliłem organy. Ja mówię, spalę te ławki i wszystko. Normalnie tu będzie. Ja mówię, się okaże, bo baptystowo to nie jest takie łatwe do przemiany. Nie bój się. Silna konstrukcja jest, wiesz.
Twardzi jak Jan Chrzciciel. Pierwszy baptysta. No i zrobiliśmy spotkanie uzdrowieńcze. Zaczęli być baptyści chrzczeni w Duchu Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, to głośno. No i dym. Człowiek, okazuje się, że starszą zboru jest tam kobieta od 20 lat. Chodząca w duchu Jezabel. Poprzedniego pastora wykończyła tak, że dostał zawału. Obecny pastor to był człowiek, który się ożenił z córką tamtego pastora. Córka tego pastora, czyli jego żona, nie spała 2 lata. Już, jak ja tam przyjechałem. Chuda była jak 42 numer nici, człowieku. Takie oczy miała. Ta kobitka, ta starsza zboru, kiedy zaczęły się manifestacje Boże, wybiegła przed kościół w biały dzień, elegancka babka, taka pod 50, i zaczęła się tak drzeć, krzyczała: ja na to nie pozwolę! Dorosła kobieta w żakiecie, rozumiesz? Na schodach baptystowa, 120-letniego kościoła, człowieku. Oczywiście skutek był taki, że kościół się rozpadł po tej usłudze mojej. Została Jezabel, jej mąż, Achab. Nie wiem, jak miał na imię po polsku, ale miał takiego demona, Achab. I jeszcze jeden taki Achab, drugi. Jego żona to już nie wiem, co miała. We czwórkę z dziećmi, reszta kościoła wyszła i założyli drugi kościół z tym pastorem na czele. W remizie obok. Jezabela. To jest Jezabel. Rozumiecie? I to jest demon akurat związany z hierarchią zwierzchności, czyli on włada, prawda? Trzecia rzecz, władcy świata ciemności, dokładnie rządcy światowego porządku ciemności. Silne byty związane z terytoriami, działające na terytoriach różnych. Nadal jest to związane z pokoleniem przedadamowym. Coś bardzo silnego. Nie umiem tego określić, co to jest. Tak? Ale te trzy, tak, są zależne od siebie. Początkowi są zależni od zwierzchności. Zwierzchności są zależne od władców świata ciemności. I czwarta grupa, złe duchy w okręgach niebieskich. Oryginał brzmi: duchowi złośnicy w niebiosach, a właściwie duchowi łajdacy, jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć dokładnie. Duchowi łajdacy w niebiosach. I to jest grupa zbuntowanych aniołów. One są pod bezpośrednią jurysdykcją Lucyfera i wydają dyspozycje trzem poniższym grupom demonicznym. Ci zwą się w Biblii daimon, a ci poprzedni daimonion. Są to zupełnie 2 różne słowa. Rozumiecie? Tak to wygląda. Pierwsze 3 hierarchie żyją tu na ziemi. 4 są w obszarze tak zwanych okręgach niebieskich. W pewnym sensie okręgi niebieskie są obszarem, to jest ciekawy obszar, bo to jest obszar, który jest więcej niż ziemia, a mniej niż niebo. One tam funkcjonują i stamtąd zarządzają. Rozumiecie? One nigdy nie wchodzą w ludzi. Anioł, choćby najbardziej zbuntowany, nie wejdzie w człowieka. Człowiek jest dla niego obrzydliwością. Wiecie, czym są w ogóle ludzie dla aniołów? To jest niższy byt. Aniołowie, którzy są z Bogiem, tak, uznali w nas władców, dlatego że oni są posłuszni. Jak Bóg powiedział: to są moi ludzie, tak? Bo każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, jest jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Dlatego jest napisane: czyż nie wiecie, że bogami jesteście?
Tam jest hebrajskie słowo Elohim. Czyż nie wiecie, że Elohim jesteście? Dokładnie bogami, sędziami. To jest mocne słowo. Ja zawsze do ludzi mówię, za kogo się uważasz. Ktoś mówi, jestem dzieckiem Bożym. Ja mówię, człowieku, nie odniesiesz sukcesu. Twoja mentalność musi być, jestem Elohim. Jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jedynie cię od Boga odróżnia to, że się tobie nie oddaje boskiej czci. Tak? Chociaż aniołowie uważają ciebie za Boga. Nie? Boży aniołowie. Chrystus i ty dla Bożych aniołów to jedno. Bo Chrystus jest w tobie. Zaś dla aniołów zbuntowanych ludzie to są w ogóle małpy. Ty w ogóle wiesz. Żaden anioł on nie będzie siedział w człowieku. Wyobraź sobie, że ktoś używa 100% umysłu. Tak? No przecież on nie wejdzie w człowieka, który używa 6%. Aniołowie nie mają potrzeb seksualnych. Rozumiesz? Ci, którzy mieli potrzeby seksualne, tak? To była pewna grupa i ona na dzisiaj jest zamknięta. Jej w ogóle nie ma. W ogóle takiego czegoś nie ma. To była ta grupa, która się zdegradowała do pewnego stanu i ona została natychmiast zamknięta, bo ona przez pewien okres czasu, jak dobrze czytasz Biblię, potrafiła płodzić. Nie? Powstawali olbrzymi w ogóle. W ogóle przedziwne są rzeczy. Natomiast aniołowie też, oni nie potrzebują chcieć być pijanymi, naćpanymi. Rozumiecie? Oni nie wchodzą w nasze ciała. Po co? One zajmują się wpływem, tak, na hierarchię daimonion i za pomocą daimonion kontrolują ziemię w imieniu Lucyfera. Tak to działa. Hierarchia, przepraszam, charakterystyka demonów. Po pierwsze są to osoby i zawsze za takie je uważaj. To osoby. To nie są jakieś takie rzeczy nieosobowe, są osoby. Traktujemy je jako osoby, zwracamy się jako do osób. Mają umysły i emocje. Rozumiecie? One mają umysły i też odczuwają. Tak? Nie posiadają funkcji miłosnej. W ogóle demon nie kocha. Rozumiecie? Nie kocha. To nie ma czegoś takiego, że on kocha. Co robią? Zwodzą przede wszystkim. Dalej dręczą. Kradną. Niszczą. Zabijają. Ogłupiają też. Zaciemniają. Krzywdzą. Lubią grzech. Grzech jest dla nich ważny. Zmuszają. Demon zmusza. Grzech ci nie zmusza. Bardzo łatwa rzecz. Rozpoznać między uczynkiem ciała a demonem na przykład. Dam przykład tej seksualności, bo ona jest taka bardzo tutaj widoczna. Jak człowiek nie jest przymuszony do czegoś, to nie jest demon. Człowiek grzeszy, bo lubi. Ale nie został zmuszony. Natomiast kiedy ktoś jest do czegoś zmuszony, nie potrafi się obronić, tak? To jest demon. Bo demony zmuszają. Manipulują i kłamią. Zawsze. Demon zawsze kłamie. Nawet jeżeli mówi jakieś fakty, rozumiecie? To zawsze kłamie. Na przykład jedno z takich znanych działalności demonicznych to jest objawianie się ludziom poprzez zmarłych. Ludzie mówią, była u mnie moja babcia. Ja mówię, babcia twoja nie żyje. A przyszła. Nie, no nie przyszła. Twoja babcia, jeśli była narodzona z Bożego Ducha, to jest w niebie.
jakkolwiek je pojmujemy. Jeżeli nie była narodzona z Bożego Ducha, jest w piekle, jakkolwiek będzie pojmowane, bo nie na tym, nie o tym chcę dzisiaj mówić. Ta babcia nie przychodzi. Ale to babcia była. To był demon, który zamanifestował się jako twoja babcia. Przecież ludzie mają, mówią, on mu się zmarł, zobaczcie, cały kult zmarłych. Tak? Się zmarły nami opiekują, oni dbają o nas, ta babcia przychodzi, ona jej doradza w ogóle. Rozumiesz? Ta się modli o tą babcię, proszę ciebie wierzyć. Ta babcia mówi, jak się zawsze modlę o babcię, to potem mam takie pomysły, co mam robić, w ogóle wiesz, no tak ludzie żyją, wiesz. To jest normalne, wiesz. Ja mówię, to demon manipuluje cię. Jesteś manipulowany. Tak? Demony zawsze kłamią. Nigdy nie możesz wierzyć demonowi. Działalność demonów. Zapiszcie sobie Mateusz 12, 43, 45. Demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. Demony potrzebują człowieka, żeby się wyrazić. Bez człowieka nie mogą się wyrazić. Rozumiecie? Bez człowieka one są bezradne. Mateusz 12, 43, 45. Efezjan 2, 2. Następna rzecz. To przeczytam. Od pierwszego. I wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Te słowo w działa w synach opornych. Słowo w jest znowu błędnym tłumaczeniem, bo to słowo, które tu jest jako wy, oznacza przez lub za pomocą. Co nam obrazuje to, że gdy demon nie może mieszkać w człowieku, nie może być w człowieku, to chce działać za pomocą człowieka doraźnie. O co chodzi z demonem? Jak demon, nie, bo demon może wejść tylko w człowieka, jeżeli ma do tego dogodne warunki. Ale nie zawsze ma te warunki. Nie zawsze mu człowiek takie warunki stworzy. A więc przytaczam pornografię na przykład. To taki temat ciekawy. Jeśli człowiek nie wszedł głęboko w pornografię, demon nie mógł w niego wejść i zacząć działać od środka przez cały czas, ale widząc, że człowiek od czasu do czasu wchodzi w pornografię, demon ten będzie się czaił, tak, aby móc zadziałać za pomocą tego, choćby w sposób doraźny. Na przykład nie wiecie, wiecie jaki jest główny problem związany z pornografią? Taki, że ludzie zaczynają żyć iluzją i spychają prawdę, jeżeli chodzi o seksualność, na bok. Krótko powiedziawszy, jest mąż i żona, mąż siedzi w pornografii i pierwszym skutkiem tego, że on siedzi w pornografii, będzie to, że on będzie swoją żonę w pewnym sensie odpychał i podświadomie uznawał za gorszą, bo on nigdy z nią nie robi tego, co jest na ekranie. W związku z tym jego podświadomość zadziała w ten sposób, że ona jest nie tak bardzo potrzebna mu do życia. Do czego doprowadziła pornografia? Do rozdzielenia ich. Ona już nie jest tak ważna dla niego. On się tak nie interesuje nią. On już nie wodzi za nią oczyma. No dlaczego ma za nią wodzić oczyma, jak on ma pornografię? Zobacz, do czego doprowadza demon. On nie zamieszkał w tym człowieku, ale za pomocą tego, że człowiek ten od czasu do czasu wchodzi na strony pornograficzne, demon doprowadza do rozłamu w jego małżeństwie. Oto separacja. Żona przestaje być atrakcyjna. Tak? A więc, gdy demon nie może wyjść,
chce działać doraźnie, wpływając na duszę i ciało. Dalej, Dzieje Apostolskie 10:38, zapiszcie sobie, pokazują nam, ten werset nam pokazuje, że demony są odpowiedzialne pośrednio lub bezpośrednio za całe zło na ziemi. To jest bardzo ważne. To one, dlatego my mamy w ogóle nakaz wyganiania demonów. Demony wyganiajcie. Wyganianie demonów musi być dla nas tak normalną rzeczą, rozumiecie, jak umycie się. Jest demon, trzeba go wypędzić. Won, won, won. To jest takie coś. Tam głoszenie Ewangelii, uzdrawianie chorych i wypędzanie demonów, tak? To jest jedna bryła. Wiecie? To w ogóle wiesz, to idziesz w ogóle wiesz. Głosisz Ewangelię, uzdrawiasz chorych, wypędzasz demony. Ja zawsze mówię tak, jak nie wiesz, co masz w życiu robić, jakie jest moje powołanie, ludzie pytają. Ja mówię, ja nie wiem. To co mam robić? Ja mówię, na razie głoś Ewangelię, uzdrawiaj chorych i wypędzaj demony. To tak na, takie na dzień dobry, to się na szkółce niedzielnej uczy tego dzieci. Rozumiesz? To takich dzieci, to normalna sprawa. No. Tak samo jak nie tolerujesz, nie wiem, robactwa czy czegoś tam, to jest demon. Mówię, to utłut chama. To taka mentalność musi w nas być. Ponieważ to one stymulują zło. Rozumiecie? One. Bo one tego pragną, one tego potrzebują, żeby mogły egzystować. Zło dla demonów, rozumiecie, cała formuła zła, tak? Jest sprawą życia lub śmierci w pewnym sensie. Ja się na przykład w ogóle nie dziwię demonom, ponieważ one przez to żyją. Ja się nie zastanawiam, a dlaczego on w ogóle taki jest? No bo on żyje przez to, no żyje. Wchodzi w człowieka, powoduje raka. Wow! Ale jazda! Gość ugotowany na kawał życia. Demon może w nim mieszkać. Rozumiesz? Zamieszkał w nim, zrobił mu raka. Rozumiesz? Siedzi w człowieku, tak? I żyje sobie życiem tego człowieka. Człowiek się boi. Człowiek cierpi, a on ma co żreć. Sprawił sobie, tak, cudowne mieszkanie. Demon jest jak menel, który wchodzi, gdzieś się gospodaruje. Złapie jakąś przestrzeń, tam zostanie. Rozumiesz? Depresja, wow! Przecież jeżeli ktoś żyje w depresji, to jest świetna sprawa dla demona. Demon chce, żeby ktoś żył w depresji. Codziennie człowiek wstaje załamany, nie widzi przyszłości. Rozumiecie? Każda najdrobniejsza sprawa go przyciska. Jest mu źle. Co robi demon? Żre. Ma paśnik. Tak. Lęk. Tak? Który jest wynikiem na przykład niskiego poczucia własnej wartości. Pięknie! Utrzymujemy takiego człowieka, że to jest żarło dla nas. Codziennie rano wstaje i uważa, że jest zerem. Niczego nie zrobi. Staje przed lustrem i mówi, nie, no przecież koniec, jak ja wyglądam. Piękne miejsce do życia. Chcę, żebyście tak zaczęli te rzeczy oglądać. Następna rzecz. Jak wchodzą demony? Pamiętajcie, list do Efezjan 4:27 przeczytamy, list do Efezjan 4:27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Co to oznacza? Tylko człowiek może dać wstęp demonowi. Inaczej by nie istniało to słowo. Na kim jest odpowiedzialność? Na mnie i na tobie. Bóg nie wypędza demonów. Bóg też nie zabrania im wchodzić. W ogóle ludzie mówią, czemu Bóg na to pozwoli? Ja mówię, Bóg się nie zajmuje pozwalaniem i niepozwalaniem. Kto ci takich rzeczy naprób w głowie? Ludzie myślą, że Bóg ziemię kontroluje w ogóle. Bo to jest ściema. Jak ci w ogóle nawkładali w głowę, że Bóg kontroluje ziemię, to
to cię okłamali. Słowo Boże mówi, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał. Hebrajskie słowo określające na zawsze synom ludzkim. Ziemia jest dana ludziom. Możemy ją w powietrze wysadzić, on palcem nie kiwnie. W innym wypadku, przyjaciele, nie byłoby takich cudownych osobowości jak Adolf Hitler, no bo by Bóg nie pozwolił przecież. I wiecie, co mówią religijni ludzie? A Bóg miał plan. Ja wiem, czy? Żeby Adi wymordował miliony ludzi? Tak? Taki plan? Co to za Bóg? Co pozwala, by Józef Stalin, proszę ciebie, wymordował miliony ludzi? Co to za Bóg, który pozwala, żeby kretyn Kaddafi robił te rzeczy przez tyle lat? Co to za Bóg, tak? Który posyła, proszę ciebie, pedofila, żeby zgwałcił 3-letnią dziewczynkę? Bogu nic do tego. Ziemia jest, wiecie czyja? Nasza. I demony o tym dobrze wiedzą. One świetnie o tym wiedzą. Tu chodzi o zmanipulowanie nas, a nie Boga. Do kogo przyszedł diabeł w ogrodzie Eden pod postacią węża? Do ludzi, tak? On wiedział, że ludzie są podatni, tak? Na wpływ jego, a Bóg nie jest podatny. Przecież Ewę nawet nie zdziwiło, że wąż miał nogi. Rozumiesz? A używała 100% umysłu wtedy. Wtedy była jako anioł. Jest nawet jako aniołowie. Tak jak jest w niebie, tak było przed. Kiedy Adam z Ewą chodzili w raju. To byli kozaki. Stan naszego umysłu jest dzisiaj taki, przez grzech. To oni nam załatwili to, że 90% naszego mózgu w ogóle nie działa prawidłowo. To Adam z Ewą. Tak? Żeby zaskoczyła, że wąż nie ma nóg, na samym początku byłoby inaczej. Powiedziała, co tu? On klimat? Czujesz klimat? Diabeł wiedział, że człowiek jest podatny, Bóg nie jest podatny. A więc demony mogą wejść w człowieka tylko wtedy, kiedy człowiek da przystęp. Odpowiedzialność jest na nas. Niech to cię obciąży. Obciąż się odpowiedzialnością i obciąż się władzą. Władasz nad diabłem. Jesteś panem jego, rozumiesz? Twoim zadaniem jest go trzymać za mordę, tak? Pod twoimi nogami. Przestań, proszę ciebie, się trząść i modlić się. Panie, zabierz ode mnie demony, bo się nic nie wydarzy. Bo on nie zabiera demonów. Ty mówisz, zabierz! A Bóg mówi, zarządź. Zarządź. Załóż mu dźwignię, ryjem do ziemi, tak? I czekaj, aż matei będzie wołał, tak jak w judo w ogóle. Łapką w matę, tak? Łapką w matę. Tak się traktuje go. Przepraszam, sorki, że przerwę, ale myślę, że to troszkę też fajnie uzupełni to, co mówisz do tej pory, bo w tym Efezjan oryginalnie jest nie tyle nie dawajcie diabłu przystępu, co nie dawajcie diabłu miejsca. Dla miejsca, to jest słowo, to jest miejsce. Czyli jemu przystęp to oznacza, że my pozwalamy mu gdzieś działać bardzo szeroko naokoło nas, tylko do nas, do naszej małej twierdzy mu nie dajemy dostępu. A jak nie dajemy mu miejsca, to znaczy, że on w ogóle nie ma gdzie być. Pierwsza rzecz. Niewiedza. W jaki sposób my otwieramy się na demony? Przez niewiedzę. To jest niewiedza. Niewiedza. Co to jest niewiedza w naszym przypadku? To arogancja na poznanie. To jest niewiedza. Ludzie mówią, ja nie wiedziałem. No to nie wiedziałeś, bo się nie dowiedziałeś. Nie, bo ja byłem w takim kościele. To trzeba było stamtąd wyjść. Nie wiedziałem. Nie. To
To jest otworzenie furtki, nie wiedza. Dlatego musimy wiedzieć. Tak? Wiedzieć. I w ogóle na przykład ludzi zachęcam, mówię tak. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to są sprawy związane z Bogiem. Badaj to sobie. Jaki jest Bóg? Druga rzecz, to badaj siebie, jaki ty jesteś. Dowiedz się tych rzeczy. Druga rzecz to jest grzech. Czyli co to jest grzech? To jest robienie inaczej, niż wskazuje Bóg. Inaczej. To jest grzech. Grzech jest niczym innym. Trzecia rzecz to są traumatyczne przeżycia psychiczne i fizyczne. Traumatyczne. Wiecie, że w traumatycznych przeżyciach, jeżeli ludzie nie wezmą nad tym autorytetu, tak? Otwierają się potężne furtki demoniczne. Kiedyś mieliśmy wypadek samochodowy i kierowca, który prowadził samochód, jak przyjechali, podstawili nam samochód z ubezpieczenia, żebyśmy nie wrócili, bo tamten trzeba było ściągnąć, to on mówi tak, ja nie jadę. Ja mówię, jedziesz. Nie mówi absolutnie, mówi, ja nie jadę, to który z was nie poprowadzi samochód? Ja mówię, nie, no jedziesz. Mówię, chłopie, jak nie pojedziesz teraz, to nie wiem, kiedy pojedziesz. Ja byłem zupełnie świadomy, że wejdzie w niego demon lęku, w tego człowieka. I nie wiem, kiedy wyjdzie później. Czasami tacy ludzie nie chcą za kółko wsiąść przez parę lat później. My wręcz na siłę go włożyliśmy do samochodu. Słuchajcie, ja nie wiem, ile on jechał, ten chłopak. Jechał bardzo długo. Mieliśmy 50 parę kilometrów do domu. On jechał i jechał i jechał. Ale potem po latach on powiedział do mnie, wiesz co, mówi Artur, mówi, jakbyście mnie wtedy nie włożyli w ten samochód, to ja bym naprawdę nie jeździł. Traumatyczne przeżycia. W ogóle jak coś przeżyłeś traumatycznego w życiu, tak? To dobrze wziąć na warsztat ten temat, tak? I powyrzekać się, poodrzucać wszystko to, co wtedy w jakikolwiek sposób wpłynęło negatywnie na twoje życie. Często jak wypędzamy demony, to widzimy, że weszły wtedy, kiedy ktoś coś przeżył. Rozwód rodziców, choroba jakaś ciężka. Rozumiecie? Dzieci, jak było gimnazjum jeszcze, no nie? Wiecie, co przeżywały dzieci w tym wieku, kiedy kończyły szkołę podstawową i szły do gimnazjum? Kupa dzieci przeżywała traumę. Bo to jest ten wiek, w którym w ogóle przeniesienie dziecka z jednego środowiska do drugiego, zupełnie nieznanego, tak? To jest szok w trapkach. To się nam wydaje takie banalne to jest. To nie jest banalne. To dla ciebie jest banalne i dla mnie, tak? Dorosły człowiek mniej więcej potrzebuje normalny, zdrowy dorosły. 2 tygodnie ty się aklimatyzujesz w nowych warunkach. A dziecko tak nie ma. Traumatyczne przeżycie. 4. 4. rzecz to są załamania nerwowe. Wtedy, kiedy następują różnego rodzaju załamania nerwowe, ludzie otwierają się szeroko na działania demoniczne. Ludzie nie wiedzą tego. Myślę, że to tak przejdzie bez echa. Niekoniecznie. Następna rzecz to jest czerpanie z tego świata. Wzrok, słuch, to przede wszystkim. Kiedy my czerpiemy z tego świata, my się otwieramy na różnego rodzaju działania demoniczne. I to nawet nie chodzi o to, że my czerpiemy rzeczy, które są jakieś stricte strasznie patologiczne. To wcale nieprawda. Można być na przykład człowiekiem, który systematycznie ogląda seriale w telewizji, jakieś w ogóle takie miłosne, jakieś w ogóle romantyczne. I można przez to narobić sobie bardzo poważnych problemów demonicznych. U jednego to przechodzi bez echa. Tak? A inny, tak? Otworzy się. Ogląda babeczka człowieku przez cały czas seriale jakieś. I ona, czy chce, czy nie chce, zaczyna być nieszczęśliwa w małżeństwie, w którym jest. No bo niestety, ten mąż, tak? To nie jest Ricardo, tak?
który ma tak bujną fryzurę, proszę Ciebie, że się czesze tu. Tak? Który mówi, wiesz, patrzy ten mąż taki w ogóle, wie, tu trochę brzuszka, tam nie ma włosów, taki słaby Ricardo. Z tym seksem to też nie jest tak jak ten Ricardo, że on tam w ogóle 5 razy w nocy. Tak? Tylko tu ten mąż 15 minut się odwrócił, śpi. Co następuje? Otwiera się na byty demoniczne. Rozumiecie? To są banalne sprawy ludziom. Tylko, że wiecie, ja non stop z ludźmi pracuję. Ja wiem, na co ludzie są pootwierani. Czy ja w ogóle słucham ludzi. Od jakich demonów my w ogóle ludzi uwalniamy. Tak? I co się z psychiką ich w ogóle porobiło później. Tak? Następnie zabawę magią. Wszelkiego rodzaju magia. Również bycie na terytoriach diabła dla zabawy. Coś Ci powiem o tym. Jak idziesz w miejsca okultystyczne, to tylko w tym celu, aby zrobić tam robotę. A nie po to, żeby to pooglądać. Nie? To się tak nie robi. To nie ma co. To nie bawimy się w magię. Nie, nie, magia wszelkiego rodzaju, ona jest podana tak czy inaczej, ona może otwierać człowieka na byty demoniczne. To też niekoniecznie jest tak, że jedno działanie magiczne, ono coś nie. Ale na przykład są przypadki, że tak, że jedno działanie magiczne doprowadziło do tego, że człowiek został zdemonizowany i przez kolejne lata demony miały wpływ na niego. Tak? Następnie to jest nieskładanie swojego ciała w ofierze. Czy wiecie, czym jest składanie swojego ciała w ofierze? Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to twoim pierwszym powołaniem, tak, jest położenie całego swojego życia w służbie dla Chrystusa. Jak ty tego nie zrobisz, to Bóg się na ciebie nie obraża. Bo w ogóle Bóg w Chrystusie umiłował ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Na Boga Chrystus jest ważny, nie twoje działanie. Ale otwierasz się na demoniczne siły. Ja znam dużo ludzi, którzy pootwierali się na demoniczne siły, kiedy nie złożyli swojego ciała. Mówię, jesteś narodzony z Bożego Ducha, tak? Ukierunkuj się w ogóle na służbę w Królestwie Bożym. Ukierunkuj się. Powiedz, idę w tą stronę. Tak? Nie mam już swojego życia. Nie robię kariery zawodowej, tak? Jeżeli robię karierę, to po to, żeby w Królestwie Bożym ona służyła. Rozumiesz? Wszystko. Łącznie z wyborem studiów. Każda rzecz. Po prostu. Na Królestwo. Zakładasz firmę, żeby Królestwo się szerzyło. Nie? Następnie to jest brak systematycznej relacji z Bogiem. Wystarczy, że nasza relacja z Bogiem będzie spłycana i mogą zostać otwierane furtki demoniczne. Bo już nie... W ogóle systematyczne przebywanie z Bogiem powoduje, że zmieniasz się na obraz Boga. Zmienia się twój umysł. Zaczynasz nabierać funkcji w swoich emocjach. Takie, czujesz jak Bóg. Nie? Krok po kroku, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Tak? Ale jeżeli przestajesz to robić, trwasz w takim byle czym. O, pomodlę się czasem. Ja mówię, jak się czasem pomodlisz? No. Czasem się pomodlisz. No. Modlitwa to jest styl życia. Czy czasem pomodlisz, to demon może przyjść czasem do ciebie. Po prostu się pomodlisz czasem. Następnie to jest rzucone przekleństwo przez osobę mającą autorytet w twoim życiu lub przez czynnego sługę szatana, któremu też musisz dać autorytet. Bo to nie ma tak, że jakiś tam sługa diabła na ciebie rzuci klątwę. Rozumiesz? Bo to nie tak działa. Czy nie rzuci, nic ci nie może zrobić. W jednym kościele w Warszawie kiedyś na nabożeństwie siedziały. Akurat pastor wyjechał i taka dziewczyna głosiła. I ona patrzy, a siedzą na sali dwie kobitki i mają miotły. Ty. One były oryginalnymi czarownicami.
zrzeszonymi w klubie w Warszawie. I tam podjęli w ogóle decyzję w tym klubie, że one mają iść i one mają do tego kościoła systematycznie chodzić i mają czarować. To był w tamtym czasie przebudzeniowy kościół. Tak? I one normalnie z tymi miotłami tam były. I ona się pomodliła, tak? Jak zobaczyła je w ogóle na sali, mówi: w imieniu Jezusa ja związuję wszelkie czary, które działają przez te kobiety. I one wyszły stamtąd wtedy. Słuchajcie, jedna z nich przyszła za kilka tygodni, już pastor był i ona do niego mówi tak: byłam tutaj kilka tygodni, a wiesz jakie szczere czarownice? Do bólu. One naprawdę wierzyły w swoją misję. Byłam tutaj kilka tygodni temu i przyszłam się poskarżyć. A on mówi: ale kto ty jesteś? I ona mówi, kim ona jest? I on tak patrzy, bo on oniemiał w ogóle, bo to pierwszy raz w życiu takie coś miał ten facet, wiesz. A ona mówi: byłam tu kilka tygodni temu i ta pani, co tam stała na tej scenie, to ona machnęła ręką i moja miotła straciła moc. Ona miała tą miotłę i to był, słuchajcie, to był czynnik w ogóle magiczny. To jest czynnik magiczny. Rozumiecie? To tak działa. To jest czysto jak talizman, to jest w ogóle formuła, przez którą działa demon. Rozumiesz? To są takie sytuacje, że człowieku. I teraz, a on w ogóle, wiesz, on mówi: słuchaj, masz 30 sekund, żeby stąd wyjść, bo jak ja machnę nad tobą ręką, to ci wszystko straci moc. Mówi: ja stąd. Wygnał ją w ogóle, wiesz. Ale rozumiecie, to jest to. Magia. Jedne małżeństwo wierzących ludzi pojechało do Afryki, rozumiecie? Przywieźli sobie stamtąd różne rzeczy, między innymi maskę szamana. Powiesili sobie tą maskę na ścianie, tak? Zaczęły się problemy u nich w domu. Oni nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Kiedyś jakiś tam ktoś był u nich, jakiś tam wierzący człowiek w domu, mówi: a co to jest? A oni mówią: taką maskę przywieźliśmy. A on mówi: to wyrzućcie tą maskę, przecież to mówi diabelstwo, na co to wam to wisi? I oni tą maskę wzięli, słuchajcie, a szkoda im było, bo to drogie było, na działkę wynieśli do domku, spalił im się domek w nocy. Rozumiecie? Domek im się spalił. No. U nas w domu, jak Sara była zaatakowana przez demona astmy, potem została uzdrowiona, wzięliśmy na tym autorytet, ale co pewien czas miała atak tej astmy. I ja w ogóle się modlę u niej w pokoiku, ona spała. Ja mówię: Boże, o co kama? Gdzie jest furtka? Nie? I patrzę na ścianę, a tam wisi taka duża zielona żaba. Sam ją kupiłem i przylepiłem. Nie, mówię, coś mi się roi, żaba na ścianie. A to taka ładna, taka pluszowa, wiecie, nie? Takie udekorowałem pokój. I w ogóle modlę się dalej, w ogóle mówię, no w ogóle jakoś mam zajawkę, różne mam rzeczy. I w ogóle nie daje mi ta żaba spokoju. Tak to normalnie, nie myślałem o tej żabie. Teraz się pomodliłem, myślę o tej żabie, mówię. Mówię: dobrze, Boże, mówię: dobrze, mówię, jeśli idę, to żabę, mówię, zrywam. Zrywam to żabę, słuchajcie, tynk mnie odchodzi, bo to na gipsie przylepione. Popaprałem to ścianę, zerwałem to żabę. Agata przychodzi: co ty robisz? Ja mówię: żabę zrywam. Mówię: już mnie nie pytaj nic, zrywam żabę. Patrzę na tą ścianę, mówię: no ścianę mam do malowania, w ogóle wiesz. No. Nigdy nie zagasłała. Człowieku. Ja się potem modlę, mówię: Boże, ale żaba? A to co to ma z tym wspólnego? Rozumiesz? W ogóle. I wiesz, i takie wewnętrzne przekonanie mówi: no, czy na darmo opisałem historię z Egiptu? To są duchowe informacje jakieś, z których my możemy gdzieś... Czy to oznacza, że każdy wizerunek żaby czaruje? Nie! To nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba być czujnym w duchu. Czujnym w duchu. Rozumiecie? Banalna sprawa, wydawałoby się. Moja żona kiedyś
pożyczała już po nawróceniu od swojej siostry ubrania. Rozumiecie? Od siostry ze świata. Jak nie mieli, jeszcze tak nie mieliśmy pieniędzy, no tak, no i ona pożyczała, gdzieś tam jechaliśmy, to ona od niej pożyczyła coś, wiecie, no takiego fajnego. I któregoś dnia taka myśl do mnie przychodzi, a takie różne rzeczy się zdarzały u nas dziwaczne w domu, nie? I taka w ogóle myśl, i niech ona tych ubrań od niej nie pożycza. Niech to wszystko weźmie i jej odda. Tak? I werset z Biblii. I będziesz miał w nienawiści nawet szatę skalaną przez ciało. W ogóle zabraliśmy te ubrania. Mówię do Agaty, wynieś jej to wszystko. Wiecie, wyniosła jej to wszystko. Różne rzeczy ustały u nas w domu. To wiecie, to były takie drobne sprawy. Katar się niekończący na przykład. Ciągle z nosa leci. No skąd to jest, cholera? No, dobrze się odżywiasz, wszystko dobrze. Katar cały czas, katar. Coś tam jest. Czasami to są, ja chcę, żebyście zrozumieli, jak to w ogóle działa. Są magiczne, różne sprawy. Następna rzecz, przez jaką wchodzą demony, to lęk. Lęk to jest potężna pożywka dla duchów demonicznych. Człowiek, który się boi, tak? To człowiek, który może liczyć w zasadzie na pewno, że będzie miał demoniczne wizytacje. No zasadniczo to w ogóle tak jakby 2 razy 2 jest 4. Czy to oznacza, że każde przestraszenie się to powoduje? Nie, też nie. Chodzi o to, że lęk to nie jest strach. Strach to jest w ogóle coś zdrowego. Strach to jest coś, co to jest pewna granica, tak? Nie wyskakuję przez okno z trzeciego piętra, tylko schodzę schodami. Rozumiesz? Bo jak staję na trzecim piętrze, patrzę na dół, to taka myśl do mnie przychodzi, że jak skoczę, to się połamie. To jest bardzo normalne, to do ciebie przychodzi. Boisz się skoczyć. Tak, boję się stąd skoczyć. Kiedyś stara do mnie mówi, tato, a jakbyśmy wyskoczyli z okna, to coś by się stało? Ja mówię, słuchaj, jakby się była sytuacja, w której byśmy musieli wyskoczyć, to by nam się nic nie stało. Ja wierzę w to, że ja z samolotu wyskoczę i mi się nic nie stanie, jeżeli będzie taka sytuacja. Ja wierzę w takie rzeczy, że to absolutnie mi się nic nie stanie. Ja w ogóle skoczę i zostanę, w ogóle i pójdę, nie? Ale naturalnie wybieram schody w domu. Lęk natomiast, tak, to jest zupełnie coś innego. Lęk to są nieracjonalne, tak, lub przeinterpretowane strachy. Czasami pytam się, to mówi, boję się, a ja czego się boję? Nie wiem. Czy w ogóle boję? Ludzie się boję? Tego się boję, a czego się boję, że to ci ludzie zrobią? No nie wiem, co mi zrobią. Rozumiesz? Ludzie mówią takie rzeczy. Ja nie wiem, co mi ludzie zrobią. Ja mówię, ale no co, że cię ugryzie ktoś, popsuje ci oko, wydłubie. Nie, nie, tak nie wiem. No tak, no nie wiem, czego się boję. Co, to jest demoniczne, mówię do człowieku. To są demoniczne rzeczy. Następnie to jest zły język. Słowa mają moc. Pamiętaj. Słowa mają moc. Tak? Przez język, przez zły język przychodzą demony. Następnie to są przeciążenia psychofizyczne. O to trzeba dbać. Rozumiecie? Przy długotrwałych przeciążeniach otwieramy się na demoniczne siły. Eliasz jest przykładem na przykład tego. Tak? W jednej chwili ściąga w ogóle tu ogień z nieba, tam w ogóle deszcz ściągnął, wiecie o co chodzi? A w pewnym momencie ma taki strach, że go Jezabel zabije człowieku. Biegnie szybciej niż Rydwan, przynajmniej ze 40 na godzinę biegnie, tak? A cały czas się boi. Jaki werdykt Boga? Odpocznij się, najedz. Po prostu. Bierze go na pustyni i mówi, odpocznij. I każe w ogóle krukom mu mięso przynosić. Facet ma za mało białka w ogóle, wiesz. Wiesz. Zacznij się żywić dobrze, zacznij w ogóle odpoczywać. Co na przykład, ja wiem, jak dochodzę do pewnej granicy, tak? Ja wiem, że ja muszę odpocząć. Muszę się żywić dobrze. Tak. Następnie są to stosunki seksualne i związki dusz. Demony silnie przychodzą przez stosunki seksualne i związki dusz. Czy zawsze? Też nie zawsze. Ale jest to jedna z furtek. Jest to jedna z furtek.
I trzeba o to dbać. To jest między innymi, oprócz całej sfery moralnej, to jest to też zabezpieczenie, że się ma jednego męża, jedną żonę, że się współżyje ze sobą, rozumiecie? To jest też zabezpieczenie od tego, żeby demoniczne siły się, że miały zamknięte furtki. I związki dusz, bo to też jest ciekawe, ludzie nie muszą ze sobą współżyć seksualnie, wystarczy, że nawiążą pewien związek duszy. Przecież w kościele to się często zdarza, że ludzie nawiązują związki dusz z ludźmi ze świata. Mają związki dusz, albo nie rozerwali związków dusz. Tak. My ludzi uczymy, że mówię, twoja fizyczna rodzina stoi na drugim miejscu. Pierwsza twoja rodzina to duchowa rodzina. Jak twoja matka nie zna Jezusa, tak, to relacja z nią jest mniej ważna niż relacja z braćmi i z siostrami. Ale to jest moja matka. Ja mówię, ale nikogo nie znamy według ciała. Matka jest ważna. Ale jeżeli moja matka nie zna Boga, tak? I ona będzie chciała wpływać na moje życie, to powiem stop! A ty mnie unieszczęśliwiasz. Rozumiesz? To się nawróć. Oddaj życie Jezusowi. Przyjedziesz do mnie na święta? Nie przyjadę do ciebie na święta. Dlaczego nie przyjedziesz na święta? Ja mówię, bo ty w ogóle chodzisz z koszykiem, tam jajka nosisz. Co ty myślisz? Że Bóg jajko zniósł? Człowieku. Ja do ciebie przyjadę i po co? Ty z koszykiem jajka nosisz, człowieku, baranka z cukru żeś tam wstawiła pro ciebie i myślisz, że teraz tu siedzimy, podzielmy się jajkiem. Ja nie wiem, dlaczego się dzielimy jajkiem. Przecież człowieku. A jeszcze zając jest do tego. Tego to w ogóle nie czaję. No bo to jajko to kiedyś takiego aż księdza zadzwoniłem, mówię do niego, czy ksiądz mnie może wyjaśnić. Kiedyś jak taki kłódliwy byłem, to tam tutaj księży dzwoniłem i kazałem sobie wyjaśniać. Jajko mnie jeszcze wyjaśnił, ale zając go zabił. Rematus. Zając to symbol Asztarty. No ale on tego nie powie przecież, bo jajka to mnie wyjaśnił, że to nowe życie się tworzy, wiesz. Ja mówię, no dobrze, nowe życie, bo mnie tak po swojej mamy, a zając. A to Jezus tak pokazuje. Ach, to Jezus tego zająć, ja nie wiedziałem, bo zaraz wiem, jestem uświadomiony. Zobacz, jak mnie poznanie wzrosło. To już rozumiem, że to jest Jezusa sprawa z tym zającem. No tak, to jak na analogicznie na ścianę rzucisz, faktycznie, wiem, Ewa. To jest to. Wiecie, rozumiecie, o co chodzi? O, już nikt wam nie wmówi, że zając jajka znosi. A więc stosunki, jakby związki dusz są też to są otwarcia na demoniczne siły. Związki dusz. I przekleństwo pokoleniowe. Czyli coś, co się ciągnie za tobą jak czarna ręka. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, wszelkie przekleństwo pokoleniowe przestało mieć nad tobą władzę. Ale jeżeli tego nie wiesz i utożsamiasz się z tym, rozumiesz? To dalej działa. No. Dalej po prostu działa. Musisz się odciąć od tego aktem. Ja pamiętam, jak dzisiaj kiedyś poszedłem na cmentarz, ustałem na jednym grobie, taki proroczy gest zrobiłem ze strony ojca mojego. I odciąłem się od wszystkiego, co mnie łączyło z rodziną Piotrowskich. Potem poszedłem na grób mojego dziadka i odciąłem się od wszystkiego, co mnie łączyło z rodziną Kamińskich. Ja mówię, nie mam nic wspólnego z tymi dwoma rodami. Ja jestem rodem Chrystusowym. Mam Ojca w niebie, tak? Jestem natury Chrystusowej, płynie we mnie krew Chrystusa. Nie płynie we mnie krew Piotrowskich, nie płynie we mnie krew Kamińskich, tak? I zmieniłem nazwisko na żonę. Po prostu. Ale to już nie z tych powodów, nie? To dlatego jeszcze, że się bałem w tamtym czasie. Ale zasadniczo, czemu tak zrobiłem? Bo to nie znaczy, że masz tak robić, absolutnie. Nie, nie, to było moje.
To moje było. Generalnie to krew Chrystusa, tak? Ona nas odcina od przekleństwa pokoleniowego. Ale przekleństwo pokoleniowe, jeżeli ono, nie jesteśmy świadomi tego, że ono już nie wpływa na nas, to to otwiera furtki demoniczne. I ostatnie rzeczy, przyjaciele. Żebyśmy mogli sobie ten temat zamknąć dzisiaj. Jak postępujemy z demonami? Jakub 4,7. Poddać się Bogu, po pierwsze. Czyli głęboka świadomość, kim jest Bóg dla ciebie? Kim ty jesteś w Bogu? Co masz i co możesz? I rozwinięcie relacji. To jest bardzo ogólnikowo, ale poddanie się Bogu. To jest początek. I dwa, przeciwstawienie się diabłu. Czyli my poddajemy się Bogu i przeciwstawiamy się diabłu. Same poddanie się Bogu nie ratuje nas przed demonami. Musimy się przeciwstawić. Czyli znowu następna informacja o odpowiedzialności. Samo zaś przeciwstawianie się diabłu bez rozwijania głębokiej relacji z Bogiem również będzie nieskuteczne. Należytym wymiarze. I drugą rzecz zapiszcie, pierwszy list Piotra 5, 8, 9. Pierwsza rzecz, opanowanie siebie, zarządzanie sobą. Jesteś panem swojego życia. Musisz zarządzać swoim życiem. Cały czas będę tutaj wam mówił o odpowiedzialności. Bądźcie trzeźwi, tam jest napisane, tak? Trzeźwi. Kto to jest trzeźwy? Ten, kto w ogóle jest świadomy, który, rozumiesz, pijany nie wie, co się dzieje. Trzeźwy wie, co się dzieje. Czyli opanowanie siebie. Po drugie, jest napisane przebudźcie się, czyli trwanie w przebudzeniu. Nie możesz być w miejscu stagnacji. Jeżeli coś cię łączy z jakąkolwiek formą religii, tak? Odchodzisz, idziesz w przebudzenie. Budzisz w sobie prawdy, budzisz w sobie życie. Dalej, świadomość działań diabelskich, czyli to, o czym mówimy. Czyli zaczynasz rozumieć i stosować. Następnie te przeciwstawianie się, opisane tutaj jako stawianie oporu, stanięcie naprzeciwko. Nie bój się w ogóle spojrzeć diabłu twarzą w twarz. Jak się czegoś boję, tak? To staję twarzą w twarz z tym lękiem. Drżę cały. Ale staję twarzą w twarz. Mówię, Panie Boże, w ogóle boję się tej rzeczy, ale wiem, że w Tobie Jezus. Jestem w stanie pokonać tą rzecz. A więc teraz w imieniu Jezusa ja mówię, że ta rzecz będzie taka, taka i taka. I idę za tą wiarą. Ja nie boję się powiedzieć, że mam z czymś problem. Staję naprzeciwko diabła i mówię, tak, ja wiem, że mnie atakujesz. Wiem. Znam Cię. Tak? Ale to nie jest koniec. Idę w tą stronę. Idę, żeby Cię pokonywać. Idę, żeby Cię dominować. Dalej to jest trwanie w wierze. Trwanie w wierze jest bardzo ważne, bo to jest coś, nawet tutaj rozmawialiśmy, że Ty musisz trwać w wierze. My żyjemy w środowisku ziemskim, musimy trwać w wierze. Czyli my się nie wycofujemy, bo pierwsze uderzenia zawodzą. Nie. Nie. Ja będę szedł do przodu. Ja będę trwał w wierze. Będę walił w diabła w tej dziedzinie życia, w której go namierzyłem, tak? Bo on musi się zgiąć. Rozumiesz, jaką masz władzę? On się musi zgiąć. Jak on się nie zegnie od razu, to nie znaczy, że to w ogóle coś nie w porządku z tobą jest. Nie, to w ogóle nie. To jest tak jak przeciwnik, no nie pan od pierwszego strzału. Trzeba mu załadować następny. Rozumiesz, o co chodzi? To walisz, aż padnie.
Gdzie się walisz? I co? Ostatnia rzecz. Nie gloryfikowanie szatana. Przez co się gloryfikuje szatana? No zobaczcie, jak ludzie szatana gloryfikują, wierzący ludzie. Jaki on jest wielki w moim życiu. Jaki wielki, ale mam problem. Ja mówię, jaki masz problem? Ty wiesz, jak ja cierpię, mówię. Cierpię, poranili mnie. Najlepiej, jak słuchaj, poranili mnie w kościele. Ja mówię, jak cię poranili? Nos ci złamali, nożem przejechali, co ci zrobili? Jak to się rani w kościele? Naucz mnie tego. Mówię, prawda jest taka, tak, że nie chcesz się rozprawić z różnymi rzeczami, no. Nie chcesz stanąć twarzą w twarz przed demoniczną siłą odrzucenia, która w twoim życiu wiedzie prym. I jesteś w kościele i ludzie ci mówią prawdę, tak? Ale ta prawda dla ciebie jest bolesna, gdybyś poranili mnie. Miłości tutaj nie ma. Jak tu nie ma miłości? Ja nie mówię o patologicznych miejscach, zaznaczam. Gloryfikacja diabła przede wszystkim polega na tym, że my pokazujemy, że problem jest większy niż Chrystus. O, ale mam problem. Ja mówię, problem? Nie masz, mówię, problem. Chrystusa masz. Ten to miał problem. Umarł na krzyżu. Poszedł do piekła. I wstał z martwych trzeciego dnia. Rozumiesz? On jest w tobie. Wytrzymał krzyż. On miał problem. Rozumiecie? Jezus to miał problem. Wisiał na krzyżu, dusił się i nawet ojciec od niego odszedł. To miał problem, jak na niego spadły wszystkie grzechy świata. To miał problem, jak się rozchorował wszystkimi chorobami świata. To miał problem. On miał problem. I cały czas miał mówione przez demony do ucha. Przecież to wszystko ściema. Jaki ty jesteś, Syn Boży? Ty jesteś chyba nienormalny. Jesteś zwykłym cieślą z Nazaretu. Teraz w ogóle umarłeś. Masz 33,5 roku. Nie masz żony, nie masz dzieci. Spieprzyłeś życie, Jeszua. Pomyliłeś się. Masz schizofrenię. Idziesz do piekła. Rozumiesz? On miał problem dopiero. To był nacisk na psychikę. W Getsemane był nacisk na psychikę. Kiedy stał w ogóle, rozumiesz? Pot się z niego lał. Tak? I wiedział, że ma zaraz być ukrzyżowany. Szedł tam. Mówi, nikt mi życia nie odbiera. Sam go oddaje. No to proszę cię. Ja dzisiaj przyglądam się na różne sprawy w moim życiu. I wiecie co? Nie gloryfikuję diabła. Jak widzę coś w moim życiu, mówię, okej, większy jest ten, który jest we mnie, niż problem, który w tej chwili stoi przede mną. Zrobisz to, Artur. Przejdziesz. Zdominujesz przeciwnika. To jest mentalność, którą mamy mieć i musimy to rozumieć. Kilka spraw technicznych. Albo te rzeczy zostawię na jutro, nie będę o nich dzisiaj mówił. A więc najczęściej zadawane pytania jeszcze. Chcę, żebyście też mieli tą świadomość. Przede wszystkim jest pytanie, czy chrześcijanin może mieć demona? No oczywiście może mieć demona, nawet całe tabuny. Ponieważ demony wchodzą do dusz i ciał. Chrystus mieszka w naszych duchach. Demon nie może wejść do twojego ducha. Ale może zdominować cały umysł, całe emocje, ośrodek decyzyjny i całe ciało. Także można być narodzonym z Bożego Ducha, wypełnionym Duchem Świętym i skoczyć w szpitalu psychiatrycznym. Jak się otworzy furtki. Czy za każdą chorobą stoi demon? Też takie pytania są. Nie za każdą, ale za większością. Za większością chorób stoi demon. Nie wiem, jaka to jest procentowość, ale więcej niż za połową. Szczególnie w sytuacjach takich jak takie przeciwne rzeczy jak nowotwory. Wiecie, nie?
Po trzecie, czy się z demonami rozmawia? Demony w ogóle kłamią. Także wyciąganie informacji od demonów to jest nieporozumienie. Czasami mi ludzie mówią, co im powiedziały demony, ja mówię, wiesz co, to one kłamią. Kłamią! Ale oni mi to fakty mi podali. Ja mówię, wszystkie grzyby w lesie są prawdziwe, ale tylko niektóre jadalne. To, że demon mówi ci prawdę jakąś, jakieś fakty, no nie? To nic nie znaczy. Nic. Z demonami się rozmawia na bardzo krótkim poziomie. Przede wszystkim to im się rozkazuje. To się im rozkazuje. Czasami można je o coś zapytać. Na przykład, jakie masz imię, tak? Albo jeżeli potrzebujemy jakiejś informacji, która może go zdominować, tak? I potrzebujemy go wprowadzić w zakłopotanie. Czasami demony wprowadzają zakłopotanie. Czasami je kłopocze, tak? Kiedyś Duch Święty mnie pobudził do tego, żebym zaczął demonowi zadawać pewne pytania, żeby go zakłopotać. Bo wiedziałem, że to jest taki byt w tym człowieku, który że on się złości. Rozumiecie? On się złościł. No to go rozzłościłem. Jak ja go rozzłościłem, to on się zamanifestował. Bo dopóki go nie rozzłościłem, to on się nie aktywował. Siedziałem z tym człowiekiem, ten demon, musicie coś wiedzieć o diable na przykład. To jest pyszny duch. W ogóle pyszny. Wiecie, co to jest pycha? Najkrótsza definicja pychy to jest niezależność od Boga. Człowiek pyszny to jest człowiek niezależny od Boga. Człowiek pokorny to człowiek zależny. Rozumiecie? To jest bardzo prosta rzecz. Diabeł jest pyszny. Co towarzyszy pysze? Pycha chce, aby uznano, aby być uznanym. I na przykład demony są takie demony, które chcą pokazać, że są kimś. Ja na przykład z nimi sobie czasami rozmawiam w takich przypadkach. No nie, ja mówię, a co ty możesz? On się nie manifestuje. Ja mówię, tak jak z tamtym człowiekiem, mówię, jesteś zwykła bita pała. Nikt ważny. Jesteś kompletne zero. Ja pamiętam, do pewnego momentu taką ucinałem pogawędkę sobie, no nie? I zaczął się manifestować. Ale wiecie, jak się zaczął? To było ciekawe. W pewnym momencie ten człowiek wyjechał do mnie i mówi, a kim ty jesteś? Ja mówię, jest. Ja mówię, z Chrystusem siedzę na tronie. A wiecie, co do mnie powiedział? Pokaż mi swój dowód osobisty. Zaczął kpić ze mnie. Wiesz. Ja mówię, zamknij mordę i wyjdź teraz. On osłabł. Przez to, że sobie z nim uciąłem pogawędkę. Osłabł. Rozumiecie? Mamy takiego człowieka, już dużo, bardzo dużo wyszedł już teraz. Ostatnie takie rzeczy z niego wyłażą. I to są takie... Kiedyś krzyczał, ryczał strasznie. Teraz już jest bardzo cicho. Takie są ostatki w nim. I teraz w niedzielę mówię, wyjdź do końca. I on już pod nosem mówił, mam do niego prawo. Ja wziąłem mikrofon specjalnie, przystawiłem mu do... Mówię, wyjdź śmieciu, nie masz prawa. Mam prawo. Mówię, nie masz prawa. Mówię, tym człowieku mieszka Chrystus, nie masz prawa. Wiecie, jakby musicie umieć taką rzecz zobaczyć. Następne takie pytanie często, czy diabeł wie, co robimy? Nie zawsze. W ogóle diabeł nie jest wszechwiedzący. Diabeł nie jest wszechobecny. On nie, rozumiesz, to nie ma tak, że on wszystko wiesz, widzi. To Bóg wszystko widzi, ale nie diabeł. Nie gloryfikujcie nigdy diabła. To nie tak. Tak samo demony, one nie mogą
przemieszczać się jak aniołowie. Wiecie? Ktoś mówi, a tam demon mnie dopadł. Ja mówię, jaki demon cię tam dopadł? Będą tamten, to tu mieszka, tu. Nasz rodzimy, polski, przaśny. Gdzie ty tak mówisz, że ten demon to... cię tam dopadł? On tu siedzi, człowieku. W Afryce są inne. Mam takiego znajomego, tam się... bo się modlimy o misję i się nam zaczyna klarować chyba praca w Afryce. No i mam taki człowiek, jest z Afryki. I on jest w Holandii mieszka w ogóle, ten facet. I on 4 razy w roku tam lata do RPA, bo sam od pochodzi. I tam robi usługi różne. I zabiera czasami różnych ludzi ze sobą, z siebie tam z kościoła. I wziął takiego jednego brata i mówi do niego, tak fajnie, bo to ewangelista mówi, posłuchaj, lecimy do Afryki. To nie Holandia. Nie ucinaj sobie pogawędek z czarownikami. Bo to nie są ludzie tacy jak tu. Tu są czarownicy na pułapie manipulacji i tak dalej. A tam są normalnie tacy, którzy uprawiają czarną magię i to jest dla nich normalna sprawa. Uzdrawiają chorych, wskrzeszają zmartwych, różne rzeczy robią. To w ogóle, wiesz, tam się trupa niesie, normalnie go czarownik wskrzesza. W ogóle to w ogóle człowieku to... Mówię, bądź świadomy tych rzeczy, nie? Nie posłuchał człowieku. Są gdzieś tam, proszę ciebie, czarownika spotkał, poleciał do tego czarownika, zaczął się z nim wykłócać, proszę ciebie. Czarownik parę rzeczy powiedział, tak, do niego. Facet przestał mówić, zacisnęło mu się ręce w pięści i nie mógł nic zrobić. Rozumiecie? Dopiero po powrocie, bo tam za 2 dni wracali, po powrocie, ten go wziął i go w Holandii uwolnił od demona. Facet zaczął mówić i otworzyły mu się ręce. Tam, w ogóle, tam tego uczy, mówi, bo on mówi, ja zawsze uczę ludzi, lecimy do Afryki. Rozumiesz? To w ogóle inna rzecz jest. To nie porównujemy. W Polsce najsilniejsze demony, jakie funkcjonują, są duchy odrzucenia. To jest najsilniejszy demon w Polsce. Najbardziej powszechny. Rozumiesz? Drugi taki silny demon, który jest w Polsce na przykład, to jest nieprzebaczenie. To w ogóle takie rzeczy są u nas, rozumiesz? To inaczej się wyrzuca, inaczej się pracuje, inaczej się działa, tak? To rzadkie przypadki są w ogóle w Polsce inne. A więc diabeł nie wie, co robimy, musimy też umożliwić mu to. Jest psychologiem i też świetnie się, demony w ogóle działają w takiej sferze w ogóle oglądu. Jak ty zachowujesz się, jak ty mówisz. Wiesz, o co chodzi? Jak ty jesteś smutny, chodzisz załamany i mówisz, wiesz, jestem wesoły, jestem wesoły. Przecież demon widzi, że ty nie jesteś wesoły. Przecież widzisz demon, że ty jesteś załamany jak dach sołtysa, człowieku. I przychodzi do ciebie i ci daje depresję. Czy on to widzi? Tak? Ty mu coś pokazujesz, wiesz, sobą. Czy diabeł zna nasze myśli? No nie zna. No nie zna, bo byśmy byli w poważnych tarapatach, jakby diabeł nasze myśli znał, ludzie. No Bóg zna nasze myśli i my sami. Diabeł ci nie patrzy w głąb, nie może. Ale będzie cię pobudzał, tak? Za pomocą myśli, które ci wrzuca. I będzie też patrzył, co z nimi zrobisz. Dalej, czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? No nie nad każdym. Nad sobą mamy 100% władzy. A im dalej od nas, tym autorytet nasz się zmniejsza. Mamy władzę bardzo dużą do życia naszych dzieci, szczególnie jak są małe. W zasadzie jak dziecko jest małe, to rodzic ma 100% władzy. Dziecko rośnie, władza się zmniejsza. Mamy władzę do życia naszych małżonków, ale już nie taką jak do własnego. Im dalej od nas, tak? Nasz wpływ słabnie, to nasz autorytet słabnie. Czy wygoniony demon wraca? Najczęściej tak. Także wygoniony demon wróci zobaczyć, co się dzieje. Bo byłeś jego domem przez pewien okres czasu, on się przyzwyczaja, rozumiesz, to jego chałupa, więc po prostu sprawdzę, zobaczę, jak się sprawy mają, czy można zamieszkać dalej.
Ile mamy władzy, aby przeciwstawić się diabłu? 100% władzy. 100%. W naszym życiu 100%. Czyli ty jesteś panem swojego życia i możesz mieć wszystkie furtki zamknięte. Absolutnie. Nie? Choćby przy tobie padło 10 tysięcy, nic tobie nie będzie. Jak usługiwać chorym psychicznie? O tym powiem jutro. Czy nałogi są demoniczne? Na początku nie, potem tak. Nałóg się nie zaczyna od tego, że demon przyszedł. Demon przychodzi, jak nałóg się zaczyna. Rozumiecie? To tak samo jak zwierzchność gdzieś nie jest pierwsza, tylko pierwsi są grzesznicy, którzy tworzą środowisko dla zwierzchności. Kiedyś ktoś właśnie zapytał, jak myślicie, kto w Chicago był pierwszy? Zwierzchność homoseksualna czy homoseksualiści? No homoseksualiści. A potem powstała zwierzchność, tak? I ta zwierzchność funkcjonuje tam i teraz lecisz sobie do Chicago i jesteś zadziwiony po prostu, że możesz mieć dziwne odczucia homoseksualne, chodząc po ulicach. To jakieś dziwne, jakieś obrazy ci się tworzą dziwne, wiesz, nie? Czy można demony związywać na odległość? Tak jak najbardziej możesz się związać, ty masz władzę do tego. Jeżeli chodzi o twoje życie, czy jak ktoś na przykład chce, żebyś mu usługiwał, możesz to robić. Przez telefon w ogóle miałem sytuację, dzwoni, jestem u kogoś w domu, dzwoni ktoś do mnie, dzwoni do mnie kobitka. I mówi, proszę pana, potrzebuję od pana pomocy, czy pan się może pomodlić, bo ja widziałem pana w internecie. Ja mówię, mówię, ale mówię, o co chodzi, no mam to, to i to. Ja mówię, wiesz, a miąższ to robić, wyszło. Ja mówię, takie jazdy masz? Ona mówi, tak. Ja mówię, dobrze, mówię, usiądź. Mówię, ona usiadła. Ja mówię, trzymaj mocno telefon przy uchu. I powiedziałem do tego, co ona mi powiedziała. Tak? I krzyczę, krzyk w ogóle i koniec. I no, ja w szoku, wiesz, po kilku sekundach ktoś do mnie mówi, tylko facet do mnie mówi. Kto tam z tamtej strony jest? Ja mówię, a kim pan jest? A on mówi, jestem mężem tej kobiety, to się tarza przy lodówce. Ja mówię, Artur Celoński, mówię, proszę pana, mówię, potrzebuję od pana teraz zaufania. Nie zna mnie pan, tak? Mówię, jestem kaznodzieją, wypędzam demony w pana żonie, w ogóle niewierzący ludzie obydwoje. W pana żonie manifestuje się teraz demon. Proszę zrobić jedną rzecz, jeśli pan mi ufa, proszę przyłożyć jej telefon do ucha. Niech pan mi zaufa. Została uwolniona przy tej lodówce. Obydwoje oddali życie Jezusowi. Rozumiesz? Także to możesz na odległość uwalniać. To nie jest problem. Na ile trzeba być gotowym, żeby je wyrzucać? Jesteś gotowy. Od momentu, jak Duch Święty w tobie zamieszkał, jesteś gotowy, żeby wyrzucać demony. Czy ty z tej gotowości korzystasz, czy nie? Ja nie wiem. Ale masz możliwości. Musisz je wyciągnąć z siebie. Tak? Trzy rzeczy jeszcze. Czy demona można zobaczyć? Często ludzie pytają, tak, można go czasami zobaczyć. Czasami bywa, że można go zobaczyć. Czasami bywa, że można go poczuć fizycznie nawet. Czasami bywa, że poczujesz zapach jego. Tak, zależy. Szczególnie bardzo śmierdzą bywa, że wyrzucasz demona seksualnego i śmierdzi. Kiedyś z jednego człowieka wyrzuciłem demona w ciągu i to modliłem się o niego wieczorem, to w więzieniu było, a wyszedł z niego w nocy. I mnie smród obudził, myślałem, że się przewody w ścianie palą. Facet spał pode mną, nie? Ja mówię, kurczę, będę tłukł w drzwi, bo przecież się spalimy tutaj, nie? Ale jakiś straszny lęk taki zaczął, znaczy czułem taki lęk fizyczny, że ja mówię, Boże, o co chodzi? I Duch Święty mówi, demon z niego wyszedł. Słuchajcie, ten smród się przemieścił i zniknął. Rano chłopak wstał inny. Nie? Facet był w zorganizowanej grupie przestępczej, miał w Poznaniu kilka agencji towarzyskich, nie? Swoich. Silnie działały przez niego duchy seksualne. Były w nim po prostu. Czy demony są w kościele? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
demony normalnie przychodzą do kościołów religijnych, bo tam jest padlina. Rozumiecie? Padlina. One tam siedzą normalnie, wiecie. Często jak uczymy o pewnych rzeczach, ludzie wychodzą. Są takie sytuacje, mamy... To często jest masa, szczególnie w religijnych kościołach, że uczę o czymś i w tym momencie, kiedy mam teraz mówić o rzeczy kluczowej, tak? Raptem kilka osób staje i wychodzi. Bo oni siku teraz muszą. Ja nieraz w ogóle patrzyłem, jak wychodzi tam 4-5 osób, bo ja przez mikrofon mówię, tak demony wyprowadzają ludzi, a oni jakby nie słyszeli, wychodzą. A ja w ogóle, wiesz, mówię, patrzcie teraz, mówię, bo to macie poglądową sytuację. Mówię teraz o kluczowej rzeczy jakiejś i teraz ci ludzie wychodzą, a ci ludzie wychodzą i nie reagują w ogóle, a potem przyszli, usiedli z powrotem. Ja skończyłem temat, przyszli. Wszyscy wysikani, człowiek elegancki. Ja mówię, zobaczcie, bo to są demony. No mała sprawa. No teraz mu się siusiu chce, sprawa życia i śmierci. Mówię o czymś bardzo ważnym. On wychodzi. Ja mówię, autorytet nad pęcherzem. Demon naciskający na pęcherz, człowieku. Tak wyprowadza. No się w ogóle ten człowiek ze wszystkim zgadza, co ja mówię. Także. Co zrobić? Ostatnia rzecz, jeżeli człowiek uwalniany szaleje. No, też o tym nie będę mówił dzisiaj, o tym powiem jutro, bo to jest sprawa związana z uwalnianiem. Przyjaciele, chciałem zostawić wam te rzeczy, żebyście mogli mieć jakąś bazę, bo to jest baza taka, żeby ta prawda dała wam fundament, tak, do osobistego badania zagadnienia. Chcę też was prosić, żebyście nigdy nie poświęcali uwagi jakiejś szczególnej tematowi demonologii. Nie studiujcie niepotrzebnie tych zjawisk. Są fachowcy od demonologii, ja zawsze się z tego śmieję, w ogóle mówię, po co? My musimy poznać podstawy, rozumiecie? A potem na tym funkcjonować w Chrystusie. Nie siedzimy bez przerwy. Są ludzie, którzy podzielili wszystkie demony. Nazwy im nadali, imiona, człowieku, wiedzą, kiedy, tam gadają, jak ten szczeka to taka, jak tamten to taki. Ja mówię, człowieku, że jesteś wkręcony w diabła. Już cię wkręcił. Nie dajcie też się zwieść temu, że cokolwiek się dzieje w twoim życiu, to zaraz demony są. No niekoniecznie. Chrześcijanie przede wszystkim mają problem z cielesnością. Demony to na cielesność przychodzą. Rozumiecie? To nie skupiamy się na tym. Nie uwalniamy się codziennie 50 tysięcy razy. Człowieku, ludzie chodzą tyle lat, cały czas się uwalniają. Ja mówię, uspokój się. Ty się nie męczysz jeszcze tym? Codziennie się uwalnia. Wstaje. Demon mówi, wol, poszedł. Ja mówię, uspokój się, człowieku. Bo ja tak czułem, że on wychodzi. Ja mówię, przestań. Już jesteś wkręcony. Co ty myślisz, że to co to tak? Wyrzucasz, on wchodzi. Taki klub? Czy my byśmy w ogóle się wykończyli, ludzie, w takim systemie? Ja sobie nie wyobrażam! On może przyjść do mnie! Słuchaj, demon, który wraca do mojego życia, to przy trzecim powrocie mniej więcej, on już wie, że ma problem ze mną. Jak do mnie demon wraca trzeci raz, na przykład ja mówię po prostu, to on już musi z mojej strony, to musiało być przede wszystkim coś bardzo silnego, tak? Bo zazwyczaj po drugim razie to już ma dość, tak? A ja sobie nie wyobrażam, że teraz, bo to jest kłamstwo, one cię oszukują. Są ludzie, którzy na przykład uważają, że cały czas mają powód demoniczny i teraz jak cokolwiek w ich życiu się dzieje nie tak, to mówią, trzeba demona wyrzucić ze mnie. Ja mówię, uspokój się. Właśnie te demony, one, to jest system, który działa na twoim umyśle. Tu nie trzeba wyrzucić demona żadnego już. Nie wyrzucaj demona, tylko zajmij się wprowadzaniem prawd do życia. Prawd. Ludzie troszkę źle się poczują, demon. Nie. Pamiętajcie, panujecie nad demonami. Macie władzę nad nimi. Nie one nad wami. Nie one nad wami. Wy nad nimi. To w was jest Chrystus. Chrystusa zgłębiajcie. Chrystusa zgłębiajcie.
Oglądajcie Jego moc, Jego siłę. Jak będzie diabeł przychodził i Ci pokazał, jaki On jest silny, wolny, jesteś nikim, jesteś zerem, zerem, zerem. Kiedyś poszedłem do pokoju, zamknąłem się w tym pokoju z diabłem i mówię, poczytam Ci łajzo, mówię Ezechiela. I czytałem przez godzinę diabłu Biblię. Różne rzeczy mu poczytałem. Mówię, no i co? Kto Ty jesteś, dzieciaku? Rozumiesz? Ponisz go poprzez manifestację prawdy, nie? Słowo Boże mówi, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. Nie, nie, byśmy byli straszną ofiarą, jakbyśmy cały czas musieli się bronić przed nimi. Panujesz nad nimi. Informacje, które Ci podaję, są po to, abyś zobaczył, jak bardzo jesteś władcą. Amen. Amen.